Witam Państwa na konferencji prasowej na koniec planu zdjęciowego do pierwszego odcinka Diabła Łańcuckiego. Zaczynam ja tę konferencję, bo jestem tutaj jedyny z Podkarpacia i jedyny z tego regionu. Po Kądzieli też jestem z Podkarpacia. Ale ja mieszkam tam. A to zmienia proste rzeczy faktycznie. Dlatego zaczynam ja i dosyć szybko oddaję głos Piotrowi Zawadzkiemu, bo jesteśmy tutaj na zamku Diabła Łańcuckiego, więc tak to chyba będzie należało zrobić. Zanim oddam głos, to po prostu podziękuję wszystkim twórcom, których zgromadziliśmy tutaj za udział w tym projekcie, w tej części plenerowej, w części zdjęciowej. Bardzo dziękuję. I Piotrze, czyli honorowy. Dobry wieczór Państwu. Ja pozwolę sobie przedstawić osoby, które siedzą koło mnie, za mną. Zacznę od autora, współscenarzysty i producenta, Jacek Komuda. Dobry, witam. Dobry. Reżyser, Maciej Jurewicz. Dobry wieczór. Kostiumy, Małgorzata Krasna-Korycińska. Dobry. I teraz mamy tak, mamy aktorów tutaj, po mojej prawicy, Radosław Pazura. Czur. Michał Białecki. To jest z Wrocławia. Piotr Warszawski. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Za mną Zdzisław Najda, autor zdjęć. Oraz Piotr Lipiec, mistrz oświetlenia. Gabi, która jest razem z nami, pomaga Małgosi przy kostiumach. Proszę media o ewentualne pytania do nas. Jak już wiemy, pierwszy odcinek został nagrany. W takim razie chcielibyśmy zapytać, jakie emocje towarzyszą po skończeniu zdjęć z pierwszego odcinka? Czy jest to radość, czy może jednak nerwy, co będzie dalej, co przyszłość przyniesie? Ja myślę, że reżyser o nerwach i radości. Rzeczy, nerwy już nie. Nerwy to są przede wszystkim przed zdjęciami. Kiedy wiemy, co nas czeka, a robiliśmy bardzo dużo zdjęć bardzo wymagających i technicznie wymagających od ludzi, od aktorów, bardzo wymagających od znaczy ekipy, od zwierząt. Mieliśmy dużo zdjęć plenerowych z końmi między innymi, ale nie tylko. I były to bardzo też trudne sekwencje, to były sceny walk, to były sceny pościgu, więc nerwy, emocje, niepokój to jest głównie przed zdjęciami, żeby wszystko zrobić, żeby było bezpiecznie i żeby to dobrze wykonać. Więc teraz ja jestem już spokojny czy spokojniejszy, czuję ekscytację, jeśli chodzi o dalszą pracę, która nas czeka, czyli prace montażowe, cała postprodukcja, złożenie tego odcinka w całość, żeby już wszystkim pokazać efekt naszej pracy. Potwierdzam, nic się na planie nie stało, także wszyscy żyjemy. Chciałam też zapytać może aktorów, co skłoniło do podjęcia udziału w tej produkcji, bo dawno takiego filmu, serialu nie było. To czy to była właśnie bardziej chęć, żeby stać się częścią nowej historii, nowych filmów historycznych? Czy może pasja do historii samej, ciekawość, co to będzie? Radku? Ja myślę, że się stworzyła taka luka i brak tego typu gatunku, takiej opowieści historycznej, kostiumowej. I wydaje mi się, że tutaj wszyscy twórcy się w tę lukę bardzo dobrze wpisali. A ja, jak dostałem propozycję, to się po prostu bardzo cieszyłem, bo po pierwsze to bardzo ciekawa i taka nietuzinkowa postać, która się będzie rozwijała i bardzo tajemnicza, którą warto się było wcielić, a po drugie no, kostium plus sztuka walki. To jest też ekscytujące zawsze dla aktora i myślę później dla widzów w odbiorze, bo no, dawno takiego produktu po prostu w telewizji jakiejkolwiek nie było jeszcze produkcji polskiej. Wydaje mi się, że tutaj się idealnie wstrzeliliśmy i mam nadzieję, że to po prostu będzie wielka, wielka bomba.
pierwszy odcinek, czy cały cykl będzie objęty odwzorowaniem książki, czy pozwolicie sobie na pewien rodzaj wyobraźni, improwizacji, jazzu, takiego filmowego, że tylko co kolejne produkty na przykład opowiadają nowe rozwiązania, na przykład scenograficzne, osobowe. Jako, że współscenarzysta jest razem z nami i mówi, że pisze pod nas już teraz, no to Jacku, to jak to jest? No to jest tak, że tak naprawdę serial żyje własnym życiem. Znaczy on się oczywiście jest głęboko w tej chwili umocowany w książce, ale po pierwsze wyszło nam tak, że niektóre sceny z książki nie dadzą się przełożyć, głównie ze względów budżetowych, są zbyt trudne na przykład do realizacji, a dwa, że niektóre postacie tak fajnie nam zagrały, po prostu, że na przykład mamy wiele postaci aktorów drugoplanowych, które w książce się pojawia na chwilę, dosłownie. No są takie postacie po prostu tam na połowę rozdziału gdzieś profilnego, ale no tak nam fajnie zagrali, tak się fajnie nam zaprezentowali przed kamerami, że będziemy teraz zmieniać scenariusze po prostu pod nich i będzie ich więcej po prostu tak naprawdę. W jakiej konwencji będzie utrzymany film? Taki bardzo mroczny, odnosząc się do Diabła Łańcuckiego, jeśli chodzi o kolorystykę, o formę fabuły, narracji, sposób wciągania widza w opowieść. To może ja spróbuję odpowiedzieć na to pytanie. Jest tu miejsce na mrok i będą sceny i mroczne, i straszne, jak najbardziej. Natomiast jest to przede wszystkim serial przygodowy, awanturniczy. I wydaje mi się, że ta przygoda jest tutaj kluczem. Jest tu miejsce, oczywiście jest to opowieść gatunkowa, tak? Możemy ją porównać do takich typowych filmów, czy seriali Płaszcza i Szpady, czy westernów. Jest to trochę też opowieść gangsterska, tylko rozgrywająca się setki lat temu. Ale mamy tu także szczyptę magii, niesamowitości w tym wszystkim i mamy bardzo dużo humoru. To nie jest jakiś patos i zadęcie. Tu wbrew pozorom jest miejsce na mam nadzieję kapitalny humor. To już dlatego Michała zatrudniliśmy, bo to komediowy aktor. Przede wszystkim. Dlatego ja bym bardzo prosił, żeby mnie nie od razu mordować, żeby to się przetrwał. Także. No już pewnie jedyny przeżyje. Tak, no poza tym trzeba sobie wyraźnie powiedzieć, że jest to, krótko mówiąc, film Płaszcza i Szpady. I to wyjątkowe dzięki dla Małgosi, bo nie jest film jednego płaszcza i jednej szpady. Tego mamy trochę więcej, dlatego wielkie, wielkie, wielkie dzięki. A przy okazji tak aktorsko. Dobry wieczór Państwu. Poza tym, że rzeczywiście wyjątkowo fajna forma, ciekawa, aktorska i tak dalej, to przede wszystkim możliwość zagrania z takimi kolegami jak Radek czy Piotrowie obydwaj. No naprawdę to jest frajda i można się bardzo wielu rzeczy nauczyć. Co prawda co chwilę mnie ktoś bije, dręczy, męczy i zabija, ale także gorąca prośba, żeby jeszcze przez parę odcinków przetrwał ten zegar. Dziękuję bardzo. Aktorzy wypowiadają słowem, bo język też trudny, a jak z takimi umiejętnościami technicznymi, bo trzeba też posługiwać się doskonale szablą, mieczem, umiejętności kaskaderskie też trochę. No dzisiaj można było zobaczyć, jak Radek sobie świetnie radzi. Nie widać, że ledwo żyje. Natomiast mamy mistrza też na planie, który nam układa ten ruch. To jest Tomek. To jest mieczem, prawda? Tak, on między innymi. Tomasz Abramski jest koordynatorem wszystkich sekwencji walki, jest mistrzem, nauczycielem szermierki i to takiej szermierki historycznej, czyli właśnie dawną bronią, polską szablą. To był specyficzny, unikatowy rodzaj szermierki, który różni się od tych styli gdzieś z innych krajów. I to jest też dla nas bardzo ważne, żeby to pokazać. Jak przenosimy się w czasie do XVII wieku, to należy też odpowiednio pokazać ten sposób wojowania, ten sposób walki, który wtedy dominował, ten sposób rozstrzygania sporów, że tak powiem, tutaj na Rusi Czerwonej, gdzie się znajdujemy. Tomek zresztą zapowiedział, że będziemy mieć taki obóz tygodniowy i tam będzie nas po prostu ćwiczył. I to nie znaczy, że nie było już wcześniejszych spotkań. Tak. Rzeczywiście one były, już były organizowane w Warszawie i pierwsze treningi przechodziliśmy już tam na miejscu, gdzie po prostu mieszkamy. No i mamy niesamowitego fachowca, który po prostu nam ten arkan sztuki tak, przedstawia i ułatwia. I dzięki temu możemy się w tym odnaleźć i mieć frajdę też z tego, no bo to
rzeczywiście tak jest. Co w takim razie jest najtrudniejsze dla aktora przy takiej produkcji? Właśnie te oczekiwania takie fizyczne do różnych scen, czy może ogranie kostiumu, czy język, jednak te wypowiedzi są inne niż w takim współczesnym filmie? Co z nami największą trudność dla aktora? No, wywołam Piotra Warszawskiego do tej odpowiedzi. Profesora. Profesora. Profesor. Nas jestem profesorem, więc proszę. Czy się panowie ze mną zgodzicie, mówię teraz do aktorów, ale wydaje mi się, że ten język jest troszkę trudniejszy do zadania, prawda? Próbujemy zagrać historię z pewnej epoki. Troszeczkę inaczej się kiedyś mówiło niż teraz. Jestem ogromnie ciekaw, czy historia, sensacyjna historia powiedziana takim właśnie językiem spodoba się widzom. Ja bardzo bym chciał, muszę jeszcze coś dodać do tego, bo ja kiedy byłem nastolatkiem, to w telewizji polskiej leciał serial Czarne Chmury. Mnie się osobiście on bardzo podobał. Wybaczcie, mnie się to kojarzy bardzo z czarnymi chmurami i chciałbym, bo różnie mówiono wtedy o tym serialu. Mnie się osobiście podoba, ale gdyby nasz serial był chociaż w połowie tak popularny jak wtedy Czarne Chmury, bardzo bym się cieszył. A tak naprawdę wszystkie te elementy są szalenie ważne. Czyli cały dowcip polega na tym, że trzeba to tak skorelować i tak połączyć, żeby stworzyła się pewna całość. No bo co z tego, jak będziemy pięknie mówić, ale z kolei ktoś nie będzie mógł dobrze fechtować albo jeździć konno, ewentualnie odwrotnie. Ten język rzeczywiście ciągnie w stronę pewnej deklamacji i to jest trudność. Tak? Bo to jest cała składnia, jest zupełnie inna, przerzutnie i tak dalej, i tak dalej. Ale to jest aktorsko, jest to bardzo ciekawe i jest to fajna zabawa przy okazji. Co Was zaskoczyło najbardziej? Przestrzeń? Ludzie, którą spotkaliście w danym miejscu? Sami siebie. Zaskakujemy z dnia na dzień. Z dnia na dzień, tak. Jak mawiał mój przyjaciel, temperatura i atmosfera. Absolutnie profesjonalne podejście i takie już, powiem szczerze, też bywamy w różnych filmach, w różnych serialach, zdarza nam się. Rzeczywiście podejście stricte zawodowe i pomimo oczywiście tak jak to w filmie jest i zwłaszcza w plenerach, a zwłaszcza tam gdzie są zwierzęta na przykład, bywają różne trudności, kłopoty i tak dalej, ale absolutnie świetna atmosfera, ale nie ciepła zupa, że wszyscy się tak nawzajem dowartościowują, jacy są cudowni, naprawdę twórcza, a jednocześnie bardzo profesjonalne podejście do samej warstwy jakby zawodowej, w której uczestniczymy. W związku z tym to było dla mnie jak powiew, ożywczy powiew powietrza po różnych innych wydarzeniach. Tak, a dlatego wszystkiego chyba lubimy być tutaj na planie razem. Za każdym razem radujemy się, jak się spotykamy. Więc to chyba też o tym świadczy, że chyba fajne kino robimy. Znaczy Andrzej Wajda chyba zdaje się powiedział kiedyś, że atmosfera na planie się fotografuje. Tak. Gdzieś to się tam przenosi. W teatrze bywa różnie. Tam gdzieś twórcy się bardzo śmieją, to widownia później płacze. Chyba smutna. Ale chyba to się, mam nadzieję, że to się przełoży. Mam nadzieję, że to się przełoży, bo tutaj sobie wszyscy pomagali i nawzajem. Ale nie, właśnie jak powiadam, nie takie ciepełko, które jakby dyskwalifikuje pewne rozwiązania, plus przeciwnie. Także powiem szczerze, naprawdę jestem zbudowany i tak przykro, że to się już skończyło. To się dopiero zaczyna. I miejmy nadzieję, że będziemy to kontynuować i na wieki wieków. Amen. A poza tym zaskoczyła nas Małgosia i ta ilość jej kostiumów, które... To jest historyczne. Skąd i czy z tej szafy z Krasiczyna choćby? Też tutaj z kostiumami to trzeba sobie zdać sprawę, że my mieliśmy na planie około 80 kilku osób. W ciągu tych kilku dni zdjęciowych nie tylko główne role, ale bardzo wiele osób chciało wesprzeć projekt i po prostu przychodzili jako statyści. Wszystkich ich ubraliśmy, ale nieoceniona pomoc to są rekonstruktorzy, którzy otworzyli swoje szafy i naprawdę za uśmiech i dziękuję wsparli nas
ręcznie szytymi, pięknymi kostiumami, które chcieli, oni chcieli, żeby te rzeczy zagrały. Jeżeli oni nie mogli, to przynajmniej, żeby ich stroje. Także cały ten ogromny projekt się udało zrobić właśnie dzięki, no tak jak tu panowie mówią, my tak teraz staramy się tak razem skończyć to po prostu w dobrej atmosferze i naprawdę wiele osób nas wspiera w tym, więc to nie było aż tak trudne, jak się wydaje, ale no, dzięki życzliwości po prostu ludzi. A kim byli rekonstruktorzy, którzy pracowali przy produkcji? Oj, tu kilka grup nas wspierało. Tak, to przede wszystkim Dragoni pana Fredy, tak? To jest... I Zebrzydowskiego jeszcze. Zebrzydowskiego, tak. Dokładnie. Chorągiew Jazdy też was... Chorągiew Jazdy Rzeczypospolitej. Też są po prostu... No, pojedyncze osoby też... których no, akurat na tych planach dzisiejszych nie było, ale na przykład jeźdźcy świetni, Krzysztof Dyk na przykład, Jerzy Misiura, są husarze, mamy języki husarskie w Polsce, z własnymi końmi. No Mariusz Kubis tak. Wspierał też to ubraniami, Marcin Ludomski nas wspierał ubraniami. No to jest bardzo wiele osób. Wspierali nas nie tylko ubraniami, wspierali też sami sobą. Samochodem zapakowanym. Ja tak uważam, że chciałbym zaznaczyć, że tutaj nie było na planie żadnego statysty jakiegoś, którego wzięliśmy z ulicy albo z jakiegoś castingu, czy z jakiejś szkoły aktorskiej. Nie, wszystko ludzie kochający nam pokę, chcący żyć i chcący serial tworzyć i chcący chociażby przez chwilę przeżyć w tym 17 ukochanym wieku sobie jakieś, chociażby jedną krótką chwilę. I zabierający swoje dzieci, małe tak. Dzieci nam towarzyszyły na planie. Dzieciaki, którzy się świetnie bawili, też przebrani, też uczestniczyli w zdjęciach całymi dniami, po 12 godzin. Zgodzicie się chyba ze mną, że przekazali nam dość dużą wiedzę na temat i tego okresu, i tego jak się nosi te kostiumy. I to było też nieocenione bardzo. Tak, bo świetna sprawa, uwielbiam z nimi pracować. To są ludzie, którzy właśnie kochają epokę, oni uwielbiają przenosić się w czasie i odtwarzać życie codzienne, tak? Bo są jakieś inscenizacje walk, pogoni, potyczek i tak dalej, ale także życie codzienne, rzemiosła dawne. I dzięki nim faktycznie mamy takie momenty, gdzie przenosimy się w czasie. Gdzie nie ma jakiegoś udawania, tylko widzimy faktycznie wioskę, albo zaścianek, albo zamek z ludźmi z tej epoki. Więc to jest rewelacja. Plus też rekonstruktorzy to są ludzie, którzy już mają pewne doświadczenie w graniu przed publicznością. Tak, no bo te kolejne inscenizacje są robione dla publiki, dla publiczności, dla turystów, więc oni też rozumieją bardzo szybko, co to znaczy zagrać scenę, co to znaczy zagrać daną postać. Więc dla mnie to było rewelacyjne doświadczenie pracować z takimi zawodowcami, bym powiedział, bo są to już ludzie, którzy od lat tym się zajmują, właśnie z całymi rodzinami, przemieszczają się po najróżniejszych inscenizacjach w różnych zamkach, grodach. Cudowne, cudowne rodziny. Ja myślę, że to też będzie atut tego serialu tak naprawdę, że ta rzecz się dzieje tutaj, w tym regionie i że będziemy mogli poznać autentyczne miejsca, które są rozpoznawalne na mapie Polski, a może jeszcze nie aż tak znane, jak właśnie Zamek w Krasiczynie, prawda? Tak. Czy w Dubiecku, czy i w Łańcucie, to myślę, że wszystkie te okolice będą już tak wyeksponowane. Tak, niezwykle filmowe miejsca, że tak powiem, może tam autor zdjęć ze swojej strony opowiedz. Ja studiuję teraz historię sztuki diabelskiej i się właśnie wiedziałem, że każdy, jak ma więcej światła z prawej strony, to jest dobrym diabłem, a jak ma więcej światła z lewej, to jest... Dziś proszę cię z prawej strony. Zobaczymy, wydobywał z was realne swoje postaci. A jeśli chodzi o te plenerowe zdjęcia, to chyba nigdzie byśmy nie znaleźli. No ja myślę, że to jest taki rejon diabelski, więc po prostu dlatego tutaj przyjechaliśmy, bo to nie ma takich tutaj, te plenery, te góry, te nierówności, gdzieś tam coś drzemie pod tymi korzeniami. Ale to jeszcze mówię po to, żeby uświadomić też widzom, że nie osiągnęlibyśmy nigdy w życiu w warunkach warszawskich, czy łódzkich, czy typowo filmowych,
tego typu obiektów i dekoracji takich, jakie mieliśmy przynajmniej szansę zobaczyć tu w zamku w Krasiczynie, tak? Te lochy, komnaty, tak, no po prostu cerkwi, no, to nie do odtworzenia, tak? A my to mamy, to jest autentyczne i to jest jeszcze pięknie oświetlone przez operatora, to po prostu no, to będzie no, idealny produkt, no inaczej, no lepiej nie można sobie wymarzyć, zagrać w takim miejscu. Żadna dekoracja, żadne stworzenie sztuczne nie odda tak klimatu, jak to, co ma swojego ducha i, no i wygląda tak, jak kiedyś wyglądało. Także to dla nas też była niezwykła przyjemność znaleźć się, tak, przenieść się. Wtedy jest szansa rzeczywiście autentycznego przeniesienia się w czasie i spróbowania wykreowania jakiejś postaci. I co jeszcze jest ważne i czego bym chciał właśnie, żeby Maciek wymagał od nas, żeby to też była opowieść o ludziach przede wszystkim, bo ten człowiek się gdzieś tam nie zmienia, on jest taki sam, z tymi samymi problemami i czy to będzie kontusz, czy zbroja, czy garnitur, czy skóra, to po prostu te problemy są naprawdę takie same i wydaje mi się, że też ta historia, którą my będziemy wspólnie opowiadali, śmiało będzie można ją odczytać w naszych współczesnych czasach. Kiedy w takim razie będziemy mogli się spodziewać pierwszego odcinka? O, i to jest pytanie właśnie Państwa. Co dalej będziemy? Muszę coś wymyślać. Nie, to nie jest tak, że muszę coś wymyślać. Koncepcję mieliśmy od początku bardzo klarowną i jasną. Produkujemy pierwszy odcinek. Jest to społeczna inicjatywa, bo produkuje to Fundacja Łani Króla Jana, która jest organizacją pożytku publicznego. I naszym celem jest rozpoczęcie to, co się przewija. Rozpoczęcie tego procesu, czy może powrót historycznego kina akcji, kina z okresu Polski Szlacheckiej na ekrany telewizorów, czy kin, czy monitorów. Tak? Czyli powrót do życia Polski Szlacheckiej, bo to jest to, co legło u podstaw naszej decyzji, że ten okres, ten czas i ta opowieść, to, że jednak kilkadziesiąt lat oczekiwania na film z tego okresu i takiego pięknego okresu Polski, no to trochę za dużo. I byśmy powiedzieli basta. I teraz pierwszy odcinek jest po to, żeby zainteresować widzów, świat, tak, przestrzeń, debatę, nie wiem, jak szeroko. Telewizję, platformy, no w zależności kto będzie. Zainteresować tym tematem, pokazać ten pierwszy odcinek i produkować z kimś, kto zauważy potencjał w tym zechce, albo z naszymi współproducentami, bo fakt jest taki, że na pierwszy odcinek złożyły się pieniążki 700 osób i instytucji na nasz apel. Czyli po prostu apel do przestrzeni publicznej i odzew, że te środki zgromadziliśmy od darczyńców, od osób zainteresowanych pokazaniem tego okresu. To znaczy nie jest tak źle jak na początek, więc wierzymy, że ta forma, że znajdzie się taka forma produkcji dalszych odcinków. Serdecznie dziękujemy. Nadal można się zrzucać na Zrzutce. Diabeł Łańcucki. Zapraszam. Tak, ale pani nie pytała. Ale pani pytała o datę. Jeszcze chwilkę cierpliwości. No, ja sądzę, że kilka miesięcy to jest taka odpowiedź, która na pewno będzie zgodna z prawdą. Tak. Czego sobie państwu życzę? Zakończyliśmy okres zdjęciowy. Mamy już wszystkie zdjęcia do pierwszego odcinka. Teraz przed nami prace postprodukcyjne, czyli montaż, korekcja barwna, nałożenie efektów komputerowych, udźwiękowienie, muzyka, tego typu prace. To są prace czasochłonne i tu nie ma co się śpieszyć, ponieważ jesteśmy już jakby bardzo blisko efektu finalnego i teraz jakby kolejni twórcy, właśnie eksperci od efektów komputerowych, graficy komputerowi, dźwiękowcy, to jest teraz ich praca, żeby też wypolerować cały ten materiał i jeszcze go wznieść w górę. Już częściowo zaczęliśmy te rzeczy robić i
No ja się nie mogę już doczekać tego efektu końcowego, kilka miesięcy. Ja słyszałem o jakichś takich datach, że może wstępnie w grudniu, ale... No i się wygadał. No i kiedy teraz znajdziesz aktora do głównej roli, powiedz go. To cóż, przyjmy to wszystko. Dzisiejszy dzień był wyczerpujący, jesteśmy bardzo wszyscy zmęczeni. Bardzo dziękuję. Tak jest, dziękujemy. Szczególnie za tak cierpliwość. Tak.